Ma być po polsku, bo jak coś to znam amerykański język. Dzisiejsze słowo, którym się modlę, to słowo Zuzia i nie pochodzi ono z Ewangelii dzisiejszej. A dlaczego, to zaraz Wam wyjaśnię. Pewno większość z Was zna Piotra Zworskiego, naszego szefa studia w Warszawie. Przede wszystkim z programu Jak fajnie być blisko Boga. To jego niesamowite świadectwo, osobiste świadectwo bycia blisko Boga i tego, jak dobrze jest być z Bogiem, dzisiaj niewątpliwie jest wystawione na próbę. Próbę życia. Oto jesteśmy wszyscy całym profeto, na pogrzebie jego dwunastoletniej córeczki, która urodziła się bardzo ciężko chora, przeżyła z nimi 12 lat i właśnie miała na imię Zuzia. Ma na imię Zuzia, bo wierzymy głęboko, że jest teraz tym aniołkiem, który z nieba będzie nie tylko za swoimi bliskimi się wstawiał, ale także i za nami, którym Zuzia była tak blisko. Ale tak poruszająca jest dzisiejsza Ewangelia, gdzie do Jezusa znoszono wszystkich chorych, cierpiących, udręczonych przez różne dolegliwości i, i doświadczenia życia. I ta Ewangelia w kontekście odejścia Zuzi brzmi jeszcze mocniej. Dzisiaj pewno Piotrowi bardzo by trudno było powiedzieć, jak fajnie być blisko Boga, a z drugiej strony myślę, że właśnie dzisiaj, jak nigdy, z jego ust wybrzmiewa, jak fajnie być blisko Boga, bo oto znoszono do Jezusa wszystkich chorych, cierpiących, udręczonych przez różnego rodzaju choroby i dolegliwości, dramaty życia także tych, których. Nękały i dręczyły złe duchy. To właśnie w takich momentach, kiedy jest nam najtrudniej, najciężej, kiedy nasza wiara jest wystawiona na próbę, wtedy właśnie jest dobrze być przy Bogu, jest dobrze być z Bogiem, bo wtedy rozpacz nie ma do nas dostępu. Niech to Słowo dzisiejsze nas w tym prowadzi, niech prowadzi nas do Boga, abyśmy przede wszystkim w tych momentach, które są dla nas trudne i bolesne, byli właśnie blisko Niego i w tym niech nas sam Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.